Ty tylko mnie poprowadź. Myślę, że razem zaśpiewamy ten utwór, bo jest znany, słowa znane. Zapraszam do wspólnego śpiewu i i o czym go zasłynę. I w sobie tę ufność. Nie lękaj się. A kiedy gniew świat ci przysłoni i zazdrość jak chwast zakiełkuje, i w sobie tę ufność. Nie lękaj się. I lecę refren. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Marek, byliśmy przed chwilką świadkiem, uczestnikami koncertu, występu zespołu seminaryjnego. Ta grupa, która dzisiaj zaprezentowała swój materiał muzyczny, to grupa, która jest kolejną ekipą, która kontynuuje to muzyczne przedsięwzięcie, które zostało podjęte kilkanaście albo kilkadziesiąt lat temu. Materiał, który został w ostatnich miesiącach nagrany, to materiał, który jest teraz w czasie takiego wielkiego dramatu ludzi z okolic Sandomierza i nie tylko, taką cegiełką właśnie dla powodzian, dla tych, którzy stracili dobytek swojego życia i niektórzy potracili nadzieję. Myślę, że ten muzyczny materiał będzie tą taką cegiełką, tą taką pomocą, wsparciem dla tych właśnie ludzi. Grupa, która właśnie dzisiaj występowała, to już księża, osoby świeckie, które są bardzo życzliwe, które swoją działalnością muzyczną starają się pewne prawdy, najważniejsze prawdy chrześcijańskie przybliżać współczesnej młodzieży, współczesnemu człowiekowi. Myślę, że nie jest to zły pomysł, nie jest to zły sposób, żeby trafić do młodego człowieka. Właśnie poprzez śpiew, radość, muzykę. Niech Bóg będzie uwielbiony w tym wszystkim, co dzieje się na tej pielgrzymce, co dzieje się w sercach młodych ludzi wędrujących do tronu Matki Najświętszej. Szczęść Boże. Mojej Matce Maryi będę śpiewał tę pieśń, teraz zawsze na wieki. Amen. Mojej Matce Maryi będę śpiewał tę pieśń, teraz zawsze na